O matku, no nie wierzę. Niedobrze. Wyjście się zawaliło. Nie mam pojęcia, co można z tym zrobić. Wysadzić w powietrze? Rozwalić z armaty? Zupełnie nie wiem. O, jakie duże działo! Ho, ho, ho! Ci kosmici to potrafią budować działa. Działa. Co my zrobimy? Jaka kosmiczna technologia uruchamia tę machinę? Jaki niezrozumiały szyfr? Już po nas, a byliśmy tak blisko. Aha, wtyczka od żelazka. Myślę, że te tajemnicze kosmiczne przyciski służą do kalibracji działa. Czyli można nimi ustawić celownik, żeby się mniej... trząsł. Żegnaj, kamień, w drobny pył! Trafiony! W drobny pył! W drobny... Trafiony! Żegnaj! Hurra! Droga wolna! To znowu ty? Nie zwracaj na mnie uwagi! Szukaj skarbu! Ja sobie tu postoję! Wietrzałego grobu.
Tu, Sezamie! Uparty! Otwórz się wreszcie! Nie ma się na co gapić! Wreszcie spokój! Tak jest! Skarb jest nasz! Nasz! Tylko nasz! Chociaż nie. Skarb jest piratów, a właściwie należy poniekąd do domu samotnego jajka. No dobra, mamy skarb. Tylko jak my teraz znajdziemy piratów, jeśli wierzyć słowom kapitana Ogryska? Fajnych chłopaków. Dziadku Sokole Oko! Pobudź się! Na Boga twa roga! Dobra, teraz! Brać go szczur! Ha, ha! Dałeś się nabrać! To nie była prawdziwa kura, tak jak myślałeś! Na statek z nim! Wkrótce wszystko wyśpiewa! Stop! Ktoś wziął skarb? Ja nie. No to wracać, patałachy! Ach, gdyby zastępca kapitana mógł przeczytać, co na mapie napisał kapitan Ogryzek. Kapitan żyje? Pies miał dostarczyć nam skarb? Och, a my byliśmy dla niego tacy podli! Trzeba go natychmiast uwolnić. I przeprosić. Panie Reksiu, chciałbym pana oficjalnie przeprosić w imieniu wszystkich nas tu zgromadzonych. Za to nieporozumienie ze skarbem. I jednocześnie pragnę poinformować, że wyruszamy natychmiast ratować naszego, nie bójmy się tego słowa, kochanego kapitana Ogryska. A następnie płyniemy prosto do domu samotnego jajka. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży naszego skarbu numizmatykom, hobbystom, postanowiliśmy ufundować inkubator. Tak, jak to chciał uczynić kapitan Ogryzek. Brawo! Do zobaczenia! Kto wie, jakie wiatry i gdzie konkretnie poprowadzą nasz okręt? Powoli.
Tak oto dzielny Reksio odzyskał skarb piratów i pomógł odszukać zaginionego kapitana Ogryska. Wszyscy bardzo się cieszyli. Piraci odzyskali kapitana. Januszu! Kapitanie! Kaszałcie, Sokole Oko! Żyjesz jeszcze! I wyjdzielne majtki! Och, kapitanie! Kapitan mógł wreszcie zrealizować swoje marzenie i przekazać skarb na rzecz domu samotnego jajka. Kury cieszyły się nawet bardziej niż kapitan, ponieważ piraci odpłynęli w świat i wyglądało na to, że szybko nie wrócą. Reksio cieszył się, bo dostał w prezencie od kur nowy, wspaniały żagiel i mógł wrócić do domu. A Gret aż szalał z radości, bo odkąd skarb został odnaleziony, nikt nie otwierał mu dachu w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Wszystko skończyłoby się naprawdę dobrze, gdyby nie... Co przytrafiło się kurom? Kim jest diaboliczny Żabba? Dlaczego kosmiczne jajo śmierdzi? Tego dowiecie się z następnej części Przygód Reksia. Nie wierzę. Mi, 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 mi.